Cześć, zapraszam Was na szybkie randki z drobnymi byczkami. Taka była zapowiedź, więc ruszamy. Oczywiście musieliśmy trochę poczekać na tę randkę, no bo na dobre rzeczy warto czekać. Czas na szybkie randki. Zaprosisz do siebie na noc przystajnego nieznajomego? Już mówiliśmy, że Katarzyna taka nie jest. No chyba, że Warren zmusi nas do takich kroków. Bo sam się będzie opierał. Szybka randka. Jestem trochę przeziębiona, więc albo będę trochę kasłać, albo będę mówiła przez nos, znaczy przez nos będę pewno mówiła. Dobra, koniec. Wracamy do historii. Następnego dnia. Warren myje naczynia, a ja je wycieram. Nagle przerywam ciszę. A ja chyba podgłośnie, bo muzyki w ogóle nie słychać. O. O, ja tak wyglądałam? Serio? O której wychodzimy? Wychodzimy? Do baru twojego przyjaciela na szybkie randki. Racja, wypadło mi to z głowy. Boi się, że kogoś znajdę. No i dobrze, bądź trochę zazdrosny. Na pewno chcesz tam iść? Jasne, lepsze to niż siedzenie w domu. No domu. Poza tym, kto wie, może poznam kogoś, kto zaprosi mnie do siebie. Warren zamiera, niemalże wypuszczając talerz z rąk. O, zazdrosny słodziak. Co? Nigdzie nie idziesz, młoda damo. No wiesz, jeśli będzie mi się z kimś dobrze rozmawiało i zaprosi mnie do siebie, nigdzie bez mnie nie pójdziesz. Jest, Daddy. Zapomniałaś, dlaczego tu jesteśmy? Warren nie chce, żebym poszła do domu z innym mężczyzną. To przyprowadzę go tutaj. To zrobimy to w barze. A co cię to obchodzi? Pierwsza odpowiedź albo druga. Ej! To był tylko taki delikatny żarcik. Ojejku, Warren nie ma poczucia humoru, zapomniałam. W porządku. Jeśli nie mogę pójść z nim, będziemy musieli zrobić to w barze. Tak, przy wszystkich. Na środku. Czemu nie? Nie mam problemu z publicznym okazywaniem uczuć. Uczuć, no to chyba trudno nazwać uczuciami. Warren przygląda mi się z kamienną twarzą. A jeśli tego chcesz? Tak, wezmę prysznic, przygotuję się. Daj mi znać, o której powinniśmy wychodzić. Przytakuję, a ja zalotnie odchodzę do łazienki. Warren wysyła mi sprzeczne sygnały. Może dlatego, że my też wysyłamy sprzeczne sygnały. W zasadzie zachowujemy się tak, jakbyśmy się nim bawiły. No bo w gruncie rzeczy trochę tak jest. No głupio wyszło. Próbował zachować spokój, ale jego dłoń aż zbielały z nerwów od dociskania blatu. Może seksowna, obcisła sukienka przypomni mu, co traci? modowa karta umożliwi ci wybór dowolnego stroju premium. Aha, bo w ogóle... przepraszam, w tabu. Jest taka nowa gierka, w której można zdobyć właśnie karty ubrań, fryzur, diamenty, jakieś tam inne rzeczy. No ja sobie kilka razy zagrałam, potraciłam mnóstwo diamentów, ale dzięki temu mamy karty, więc w zasadzie tak czy inaczej mogę dokonywać, mogę zmieniać fryzury i stroje, ale wyborów to... Ej, ja mam chyba za mało diamentów na wybory, bo jeśli będą wam miały wybory za diamenty, chyba że tam też były karty wyborów, nie pamiętam już. Ale w każdym razie mamy kartę ubraniową. Szmaragdowa zieleń, taka butelkowa, nie? Warren, nie spuści z ciebie oczu w tym stroju, ładna. Nie będzie ci zimno. Ładne, mówię wszystkim ładnie. Ładne. Nikt ci się nie oprze w tej przezroczystej sukience. Centki loperte. Wybierz tę sukienkę, daj wszystkim do zrozumienia, że potrafisz być szalone. Zachwycająca sukienka idealnie na tobie leży. Seksowną sukienką. Powiem wam, że albo ta. Dobra. Ta-dam! Goło i wesoło. Idealnie, nikt mi się w tym nie oprze. Nawet Warren. O, dostałam jakieś monety, okej. Okay. Czas na akcję, reakcję. Warren niebawem przychodzi do mnie do salonu. Też się wystroił? W sweterku. Jesteś gotowa?
Gotowa. Przyglądam się Warrenowi, ubrał się jak na co dzień, ale jakimś cudem wygląda wyjątkowo schludnie. Dlaczego jakimś cudem? Przecież to schludny chłopak jest. Halo, Katarzyno, masz go z jakiegoś buraka. Przegryzam wargi, przyglądając mu się dostrzegam, że ona także, on, chyba on, płci mu nie zmienia i kochanieńka, także taksuje mnie wzrokiem. Dobrze wyglądasz. A ty wyglądasz u... Cóż, pewnie wiesz, że wyglądasz niesamowicie, Katarzyno. Tak, mam lustro. Bingo. Dobrze wyglądasz. Ty też. No dobra, dobra, już chodźmy. Mam nadzieję, że nie tylko ty będziesz tak dzisiaj myślał. Warren kpi. Ci faceci musieliby być idiotami, żeby nie dostrzec swojego piękna. Właściwie założę się, że nie będziesz mogła się od nich opędzić. A właśnie, jeśli poczujesz się niekomfortowo lub będziesz chciała wyjść, to natychmiast daj mi znać. Przepraszam. Co jeśli będziesz w dobrym towarzystwie? Nie chciałabym przeszkadzać. Idę tam tylko dlatego, że tobie na tym zależy. Jesteś moim priorytetem. Wow, fajnie usłyszeć coś takiego od mężczyzny. Chociaż wiemy, że on ma na myśli stosunki służbowe. Mimo wszystko miło. Zostawiłbyś swoją partnerkę tylko po to, żeby sprawdzić, jak się czuje? Miło z twojej strony. To moja praca, Katarzyno. Mam pracę. Cóż, jesteś naprawdę dobry w tym, co robisz. Zauważam minimalny uśmiech na jego twarzy, a jego postawa nareszcie się rozluźnia. Powinniśmy już iść, jeśli mamy zdążyć. Bo to szybkie ratniki szybko uciekną. Okej. Okay. Jedziemy twoim motocyklem? Możemy, jeśli chcesz. Czy chcę jechać motocyklem Warrena? Oczywiście, że tak. Nie wolę samochód. Oczywiście, że tak. Wow, dostałam plusa. Ty co? Mhm. No dobra. Bardzo mi się podobała wczorajsza przejażdżka. Wczorajsza przejażdżka pół roku temu, nie? Nie spodziewałam się, że aż tak mi się spodoba. Warren się uśmiecha jak mały chłopiec, a ja czuję motylki w brzuchu. To świetny motocykl, co? Zdecydowanie. Jak mały chłopiec, rzeczywiście. Bawi się lalkami, samochodami. No cóż, w takim razie przedstawmy ci lokalną selekcję kawalerów. Wchodzimy do wstawionej krowy. Pierwsze, co rzuca się w oczy, to fakt, że bar jest przepełniony. Nie spodziewałam się takich tłumów. Widocznie tego typu impreza przyciąga wiele osób, co? Nagle ktoś wpycha się przede mnie, wytrącając mnie z równowagi. Ej, koleś! Ale Warren szybko reaguje i podtrzymuje mnie. Wszystko w porządku? Tak, dziękuję. Kobiety i mężczyźni zaczynają się nam przyglądać ze stołów. Kilka spojrzeń zatrzymuje się na dłoniach Warrena, które obejmują mnie w biodrach. What? Już sobie znalazł? Partnerka na szybką randkę? Może powinniśmy się rozejść? A co będzie, jak w końcu się spotkamy my przy stoliku i będzie nasza szybka randka? Odwracam się w stronę Warrena, a on mnie puszcza. Rozejść? Jeśli będziemy za blisko, ludzie pomyślą, że jesteśmy parą. Mam cię tu zostawić samą? O co, chciałeś być moim przyzwoitkiem? Nie mogę nikogo poznać, kiedy jesteś do mnie przyklejony. Moje przekomarzanie zdaje się przynosić odwrotny efekt i wyraz twarzy Warrena staje się mroczniejszy. Racja. Jak wspomniałem, znajdź mnie, kiedy będziesz chciała iść. Znika potem bez słowa w tłumie. Marszczę brwi. Ciężko jest dojrzeć za jego zmieniającym się nastrojem. O, znam takich. Czy to nie po tutaj przyszliśmy, żeby poznać nowych ludzi? Rozbrzmiewa dzwonek, a tłum cichnie. Jacek stoi na barze z listą w dłoni. Panie i panowie, dziękuję za przybycie. Zasady są proste. Za każdym razem, kiedy usłyszycie dzwonek, musicie zmienić partnera. Znajdźcie dla siebie miejsce naprzeciw kogoś innego i zaczynajmy. Okej, okay, to były toasty. Słychać kilka toastów, a tłum zaczyna się rozchodzić w kierunku miejsc siedzących. Siadam naprzeciw przystojnego mężczyzny po 40. Posyła mi miły uśmiech i słyszymy dzwonek. Już?
Mam na imię Billy. A ty, kwiatuszku? O! Wyczuwam delikatny południowy akcent i uznaję, że to niego pasuje. Waham się, pamiętając o tym, że powinnam trzymać się fałszywego imienia. Jak powinnam się przedstawić? Kalina, Beata, Michalina. Ej, ale ja Jackowi się przedstawiałam jakoś chyba, tak? A nie pamiętam. Myślicie, że to ma znaczenie dla naszej historii? Kalina, Beata, Michalina. Kalina? Mam na imię Kalina. Miło cię poznać. Nie jesteś stąd, prawda? Ale widać, że nie myślimy poważnie, tak? No bo jeśli bym kogoś oszukała na pierwszej randce, myślała o nim poważnie, chociaż z drugiej strony własne bezpieczeństwo. Tylko trochę bez sensu te randki. No dobra, ale w zasadzie to chyba tylko po to, żeby zbudzić Warrenowi zazdrość. A wiecie, a nuż kogoś bym fajnego spotkała i potem bym żałowała. No cóż, skąd wiesz? Wszyscy się znają pewnie w tym małym miasteczku. Taka gorąca dziewczyna jak ty od razu wyróżniałaby się w tłumie w takim małym miasteczku. Doprawdy? Uśmiecha się za dziecko. Jeśli nie zauważyłaś, to nie ma tu specjalnego wyboru. Większość kobiet w tym miasteczku lata za mundurami, a to prędzej czy później staje się nudne. Rozglądam się po lokalu i dostrzegam, że w zasadzie jest w nim więcej kobiet niż mężczyzn. Niedaleko znajduje się baza jednostki specjalnej, a żołnierze chętnie tu bywają. Żołnierze, tak? Rozglądam się po lokalu w poszukiwaniu Warrena. Kiedy wreszcie na niego natrafiam, zauważam, że siedzi przy stoliku z atrakcyjną kobietą w skąpej czarnej sukience i wysokich szpilkach. Dotyka jego ramienia i wypycha swój biust w jego kierunku, ale wyraz jego twarzy mówi, że jest znudzony. Warren powoli odkleja jej dłoń z swego ramienia. Nie twój typ, Warren. Kobieta daje się być poirytowana jego ruchem, ale szybko znajduje miejsce dla swojej dłoni na jego kolanie. Warren zaciska zęby i coś jej odpowiada, powodując, że ta zupełnie się poddaje. Patrzymy na siebie, a Warren puszcza. Porusza! Myślałam, że mi oczko po prostu puszcza. A Warren porusza ustami, jakby chciał powiedzieć pomocy, a ja zduszam sobie śmiech. Przykro mi, Warren, musisz sobie radzić sam. Posyła mi uśmiech, a następnie spogląda na Billiego. Dochodząc do wniosku, że prawdopodobnie wychodzę na nią, uprzejmą kieruję swoją uwagę z powrotem na mojego towarzysza. Jesteś weteranem? Niestety nie. Aha, minęła powodzenia, okej. Okay. Hoduję bydło, ale moim marzeniem zawsze było zostanie światowej klasy kulturystą. O, Billy z radością wypręża mięśnie, podziwiając swoje ramię. Tak, właściwie... Dzwonek. Rozumiewa dzwonek, dając nam sygnał, że czas na zmianę partnerów. Miło było cię poznać, kwiatuszku. Znajdź mnie później, jeśli chcesz się przekonać, na co stać prawdziwego mężczyznę. Puszcza mi oczko, po czym zbywa mi ręką? Serio? Rozglądam się po lokalu i zamierzam w kierunku kawalera po 20. Pozostali dwaj wyglądają, jakby zbliżali się do 70. Jak każdą kobietę pociągają mnie starsi faceci, ale nie aż tak starzy. Siadając, zauważam, że mój towarzysz się do mnie szczerzy. O cholera. Ale się jej piękność. Łapie mnie z satysfakcją, posyłając mi oczko. Cześć. Jak masz na imię? Rysiek. Ale możliwe, że znasz mnie jako zeszłorocznego laureata wyścigów traktorów. No nie miałam okazji, akurat Rysiek uśmiecha się z dumą. Właściwie to nie jestem stąd, ale gratuluję. Niezłe osiągnięcie. To była diabelna walka, ale wygrał najlepszy. No oczywiście. Domyślam się, że musiało być ciężko. To był jeden z najtrudniejszych momentów mojego życia. Od dawna tu mieszkasz? Zdobyłam nawet trofeum, które trzymam z dumą w salonie. Okej, okay, czyli narcyz, który gada tylko o sobie, nawet nie słucha tego, co mówię.
ciągle mi przypomina o tym, że lata ciężkiej pracy się opłaciły. Aha. Moje mało entuzjastyczne odzywki zdają się mu nie przeszkadzać. Rysiek kontynuuje wywód na temat swojego zwycięstwa, a jego wzrok wędruje z moich oczu na biust. Oblizuje dolgą wargę. Zdecydowanie nie jest zainteresowany tym, co mam do powiedzenia. Co powiesz na to, żebyśmy się stąd ulotnili? Wiecie co? Zaparkowałem traktor za lokalem. Jaka? W traktorze, dziewuszko. Co powinnam powiedzieć Ryśkowi? Wiele razy. To moja ulubiona pozycja. Serio? Nawet w czasie jazdy. Czy to nie jest niebezpieczne? Ryśek rechocze. To niezapomniane przeżycie, mówię ci. Szczerzy się do mnie. Mogę ci zagwarantować niesamowite przeżycie, jeśli tylko chcesz. Nigdy nie byłem ze starszą kobietą. Czy on mnie nazwał starszą kobietą? No, to już po wszystkim. Idź, bierz swój traktor i... Nara. Jak mam sobie poradzić z Ryśkiem? Powinnam odstraszyć go, podziękować mu za interesowanie. Nie mogę powiedzieć, że jestem. Nie jesteś w moim typie. Ty też nie jesteś moim. Ale mama mi zawsze powtarzała, że ze starej kury można zrobić dobry rosół. Wiecie co? Ale po twarz patrzę na niego. Powinieneś już iść. Bo stara kura musi już iść spać. Dlaczego? Nie powinieneś już spać o tej porze? Pieprz się, kobieto. Nie z tobą. Dla twojej informacji rozbrzmiewa dźwięk dzwonka i Rysiek nie ma szans na dokończenie zdania. Posyła mi wkurzone spojrzenie i odchodzi. Odstraszasz moich porządnych kawalerów? Odwracam głowę, a Jacek już siedzi na miejscu. Tu, Ryśka. Ojej. No widzicie, jednak moje gardło nie domaga. Nie wiem, czy nazwałabym ten egzemplarz porządnym kawalerem. Rysiek nie jest złym chłopakiem. Chyba wygrał zeszłoroczne zawody w jeździe traktorem, czy coś podobnego. Niewiarygodnie seksowne osiągnięcie. Jacek chichocze. Bierzesz dzisiaj udział w szybkich randkach? Niestety. Mamy za mało facetów, więc jestem w zastępstwie. Z tego, co mi wiadomo, wiele z tych kobiet przyszło tylko po to, żeby wyhaczyć jakiegoś faceta w mundurze. Zgadłaś. Nie powinno cię to cieszyć? Nie. Skoro znam już większość tych kobiet dość intymnie. No tak, niezły dylemat. Uśmiechając się, Jacek spogląda za mnie. Więc ty i Warren? Nie, nie jesteśmy razem. Mam męża. Szkoda, to oczywiste, że coś jest między wami. Jacek uważa, że coś jest między mną i Warrenem. Powinnam przyznać mu rację i zgodzić się z nim. No cóż, masz trochę racji. Coś jest między nami, ale niestety mocno jednostronnie. Warren jasno dał mi znać, że nigdy nic między nami nie zajdzie. Nie poddawałbym się tak szybko. Sądząc po tym, jak na ciebie dzisiaj patrzę, nie zdziwiłbym się, gdyby zmienił zdanie. Podobasz mu się. Przyglądam mu się pytająco. Ty naprawdę tego nie widzisz? Potrząsam głową. Jacek śmieje się i pochyla do przodu, szepcząc do mojego ucha. Daj mu jeszcze ze 30 sekund. Dać mu co? Jacek całuje mnie w policzek, a zza mych pleców dobiega dźwięk przesuwanego krzesła. O, Jacek, co ty? Zanim mam szansę dokończyć zdanie, czuję, że ktoś za mną stoi. Chyba już czas na zmianę partnerów. Nie zadzwoniłem jeszcze. Wstawaj.
Uśmiechając się, Jacek wstaje i oddaje swoje miejsce Warrenowi. A ty przybiegły lisicu, ty. Jacek! Naprawdę miło było cię poznać, Ashley. A, Ashley mam na imię, okej. Okay. Ashley Kalina, okej, okay, dobra. Śmieje się, a twarz Warrena poważnieje. Jak tylko Jacek odchodzi, Warren siada na jego miejscu i spokojnie mi się przygląda. O, jesteś moim kolejnym towarzyszem? Tak. O czym rozmawiałeś z Jackiem? Nie twój interes, baby. Powiedział, żebym przestała odstraszać wszystkich kawalerów. Twarz Warrena nabiera łagodniejszych rysów, zaczyna chichoteć. Zastanawiałem się, co się stało, kiedy twój ostatni kawaler uciekł z lokalu. Co mu powiedziałaś? Że nie jestem kurą na rosół. Zapytałam, czy nie powinien już być w łóżku. Brwi Warrena unoszą się, więc spieszę z wytłumaczeniem. Nie mam uprzedzeń co do ludzi w innych kategorii wiekowych. Nazwał mnie starą kurą, a jest zaledwie kilka lat młodszy ode mnie. Wygląda na 50, czy co? Warren wybucha śmiechem. Nie bądź śmieszna. Wyglądasz młodo, oszałamiająco. No. Jak przystało na starą kurę. Macham rękami, symulując ruch skrzydeł. Znowu się śmieje, a ja szybko mu wtóruję. Zauważam, że wygląda wyjątkowo radośnie i beztrosko. Jego oczy się śmieją, a na jego twarzy pojawiają się dwa dołeczki. Kto by pomyślał, że dołeczki u faceta mogą być tak zabójczo atrakcyjne? No właśnie, raczej to domena kobiet. Naprawdę był taki zły? Może nie był aż taki zły? W końcu wygrał zeszłoroczne wyścigi traktorów. Teraz to już zmyślasz. Gestykuluje, sugerując przysięgę. Przysięgam ci, że to prawda. Jezu, nie miałem pojęcia, że w mieście nadal odbywają się takie imprezy. Oho, powiedz mi, że jesteś mistrzem w wyścigach traktorów. 2000. Nie, moment, w jakich my latach żyjemy? Ile możesz mieć lat? 30? Ile masz lat, Warren? Nie wiem. Kurde, chciałam zażartować, mi nie wyszło. Najwyraźniej oboje nie wiedzieliśmy, co tracimy. Warren uśmiecha się do mnie i rozgląda po lokalu. Inne pary zaczynają tańczyć przy muzyce, a ja uśmiecham się na ten widok. Zatańczymy? Mój wzrok natychmiast koncentruje się na Warrenie. Serio? Jeśli masz ochotę? Czy powinnam zatańczyć z Warrenem? Jasne, nie jestem zmęczona, oczywiście, że tak. Chętnie. Warren wstaje, podaje mi swoją dłoń. Łapię jego dłoń, a on przyciąga mnie i prowadzi do wolnego miejsca na parkiecie w tylnej części baru. Prowadzi mnie i kładzie jedną dłoń na moich plecach, a drugą trzyma moją rękę. Kładę wolną dłoń na jego ramieniu i patrzę na tego przystojniaka przede mną. Dostrzegam, że jego oczy również patrują się we mnie. Rezygnujemy już z szybkich randek? Na to wygląda. Czyżbyś znalazł już dzisiaj kobietę swoich marzeń? Chichocze, potrząsa głową. Nie, nie poznałem jej tutaj. Posyła mi sekretny uśmiech i rozpoznaje znajomą iskrę w jego oczach. Czyli co? Warren poznał już kobietę swoich marzeń? Flirtuj z Warrenem, zignoruj. Riru, riru. W porządku, Warren, gracja. Gra toczy się dalej. Posyłam mu kokieteryjny szeroki uśmiech. Tutaj? Czyli już ją poznałeś? Warren uśmiecha się ukradkiem, przybliżając się. Lekko słyszę wypowiadane przez niego słowa w gęstwie winie zalewających na dźwięków z tła. I co myślisz? Wydaje mi się, że miałeś na myśli jakąś konkretną kobietę. Szczęściara. A tak, żebyś wiedziała. Pytanie tylko brzmi... Czy ona sama uważa się za szczęściarę? Głośno przełykam ślinę, czując na jego karku ciepły oddech. No chyba raczej. Musiałaby być głupia, żeby uważać inaczej. Spójrz na siebie. Pokazuje go palcem od stóp do głów. Na jego twarzy rysuje się niczym niezmącona radość. A cóż takiego specjalnego jest we mnie? Widzicie, domaga się komplementów. Próżniak! Boże, od czego by tu zacząć? Na przykład od tego, że jesteś dobrym człowiekiem. Dobre serduszko, zawsze w stanie. Jesteś troskliwy, odważny, śmiały.
zaufaj kobiecie, gdy ci mówi takie rzeczy. No i umiesz gotować? Chichocze. No jasne, że umiem. No i wiesz, dotykam palcami dłoni jego klatki piersiowej i głośno przełykam ślinę. Widzę, jak jego jabłko Adama porusza się w górę i w dół i wiem, że jest między nami chemia. Znaczy, jak to jest, że jesteś tak cholernie dobrze zbudowany? Wszyscy inni faceci bledną w porównaniu z tobą. Ze względu na moje mięśnie brzucha? Ze względu na wszystko. Nasze spojrzenia spotykają się. Widzę, że za jego oczyma skrywają się uczucia. Uczucia, których niemal nie potrafi ukryć. Uczucia, które próbuje kontrolować. To już ten odcinek? Już ten? Dziękuję ci za komplementy. Wspomnę mojej szczęściarze o swych zaletach, jeśli kiedykolwiek postanowię zaprosić ją na randkę. Oboje wybuchamy śmiechem, a całe napięcie schodzi z nas w okamgnieniu. Nie wyobrażam sobie, że mogłaby odmówić. A teraz odwracam głowę w kierunku baru, po czym uśmiecham się do niego. Postawisz mi kolejnego drinka? Kiedy decydujemy się na wyjście, jest już prawie północ. Jak tylko wchodzimy do sypialni, siadam na łóżku, zdejmuję buty, w końcu mogąc wyprostować stopy. Odczuwam natychmiastową ulgę po zdjęciu szpilek. Cóż, dzisiejszy wieczór nie był tym, czego oczekiwałam, ale ocaliłeś go. Ja? Tak, ty. Kładę się na łóżku i patrzę w sufit. Dobrze się bawiłeś? Przez chwilę jest cicho. Potem czuję, że kładzie się obok mnie na łóżku. Niespodziewanie dobrze. Nadspodziewanie dobrze. Nadspodziewanie? Nigdy nie byłem na takiej imprezie. Przekręcam się na bok, żeby na niego popatrzeć i widzę, że się we mnie wpatruje. Czemu nie? Nie są w moim stylu. No nie martw się, tak bo ci zostanie. Przepraszam, że zmusiłam cię do pójścia. Cieszę się, że poszliśmy. O masz. Naprawdę? Odsuwa pasemko włosów z mojej twarzy i zaczesuje je za moje ucho. Wow! Jestem tak zszokowana jego czynem, że nie chcę się ruszać w obawie przed zepsuciem atmosfery. Pięknie wyglądałaś. Marszczę brwi. Co się dzieje? To trudniejsze niż myślałem. Patrzenie, jak flirtuje... Wiedziałam, że się zatnę. Jak flirtujesz z tymi facetami, nie podobało mi się to. Otwieram oczy i widzę, jak przyglądam się z uwagą. Nie flirtowałam. Wyglądało, jakbyś flirtowała. Patrz ci, baj się pretensje. Zwłaszcza z Jackiem. Z Jackiem? A wiesz mi, nie flirtowałam z Jackiem. Pocałował cię w policzek. Zrobił to, żeby udowodnić swoją teorię. Jaką teorię? Próbował mi wmówić, że coś do mnie czujesz, ale mu nie wierzyłam. Warren milczy. Nie chciałam cię zdenerwować. Jego dłoń powoli ląduje na moim policzku i czuję, jak głaska go swoim kciukiem. Zamykam oczy pod wpływem ciarek spowodowanych ogarniającą mnie rozkoszą i bardziej wiem, że chcę jeszcze jego bliżej, jego... coś tam. Nagle czuję delikatny nacisk na moich ustach. Zszokowana szybko otwieram oczy, a moje serce zaczyna galopować. Warren odsuwa się, dostrzegając mój brak reakcji, ale jestem zbyt zaskoczona, żeby się ruszyć. Pocałował mnie! Przepraszam. Jakie podpowiedzi mamy tutaj. Przepraszam, nie powinienem był tego robić. Przygląda mi się w oczekiwaniu na reakcję. Co mam robić? Ale ja nie mam diamentów. Oh no. I już mam diamenty. Dobra, jakieś bonusy podostawałam, nie wiem za co, ale okej. Wyciągam rękę i łapię go za koszulę, przyciągając go do siebie. Spotykamy się w połowie drogi, a nasze usta łączą się w namiętnym pocałunku.
Jęczy i obejmuje mnie mocno ściskając. Już? Moje ciało płonie. Z każdą chwilą pożądam go coraz mocniej. Moje paznokcie wbijają się w jego plecy i delikatnie przygryzam jego dolną wargę. Warren obraca się na łóżku i ląduje na mnie, przyjmując kontrolę nad sytuacją. Jedną ręką ściska moje nadgarstki, więzi je nad moją głową i zawadiacko się uśmiecha. Warren? Wzdycham, kiedy pochyla się, żeby ucałować moją szyję. Jego usta podróżują coraz niżej, na zmianę całujące, liżąc sąc moją skórę tak długo, aż drżę z rozkoszy. Wije się pod nim, jęczę jego imię, czując jak twardnieje, ocierając się o mnie tam, gdzie najbardziej tego pragnę. Go, jego. Jestem zdana na jego łaskę i on doskonale o tym wie. Czuję, jak intensywnie się nagą skórę na mojej szyi, bez wątpienia pozostawiając na sobie ślad. Wow! Ale są efekty specjalne. Odgłos ciuchów zrywanych z mego ciała odbija się echem, a ja zamieram. Skręcam się, protestując i próbując wydostać się z jego chwytu. Wow, już jestem naga? Zerwałeś ze mnie ciuchy? Jaki brutal. Ale jaka bielizna, człowieku. Złote koronki. Tak. Warren miało być, okej. Okay. Zanim mam szansę powiedzieć coś więcej, jego dłoń ląduje na mojej piersi, a jego kciuk naciska moją delikatną skórę. Zagryzam usta, odchylam głowę z pożądania, które coraz bardziej wzrasta. O Boże! Puszczę moje nadgarstki, owijam ręce wokół szyi, swojej szyi. Jego usta znajdują drogę do moich. Jego język kłębi się w moich ustach, zderzając się z moim, a z moich ust wydobywa się głośny, płomienny jęk. Jego dłonie wędrują za me plecy i zgrabnie odpijają mój stanik, poczęstowają mi go z ramion. Warren przygląda mi się z rosnącym apetytem, a jego przyspieszający oddech zgrywa się z moim. Jesteś taka piękna. A ty nadal ubrany? Halo. Owijam swoje nogi wokół jego pasa i z trudem łapię powietrze, kiedy jego usta lądują na moich nagich piersiach. Atakujące moje ciało fale rozkoszy zdają się zbyć intensywne. Chcę go jednocześnie odepchnąć, przyciągnąć do siebie coraz bliżej. Cóż to za uwodzicielska tortura, tak atakująca moje myśli? Proszę, szepczę. Słyszę jego chichot. Ten dźwięk powoduje we mnie jeszcze większą rozkosz i zwiększa napięcie. Zawsze taka niecierpliwa. Jego zęby ustanale torturują moje ciało ogromną rozkoszą, a jego dłoń wędruje między moje nogi. Zamiast błagać, zrywam z niego koszulę i rzucam na podłogę. Zdaje się, że wyczuwa moje pożądanie, więc zaczyna odpinać swe spodnie, nieustannie mi całując. Natychmiast sięgam w dół i pomagam mu oswobodzić się z jednej rzeczy, która stanowi jeszcze między nami barierę. Czując się nieswojo, pozbawiony jego dotyku, łapię za jego i czuję, jak drży pod wpływem mojego dotyku. Jęczy. Bez ostrzeżenia pochyla się nade mną i ponownie przywiera ustami do moich piersi. Nadal go dotykam i cieszy mnie to, jaką przyjemność mu tym sprawiam. Jego wolna dłoń wędruje w dół, dociera do miejsca, gdzie krzyżują się moje uda. Jesteś na mnie gotowa, pyta? Moją jedyną odpowiedzią jest jęk. Delikatnie podszczypuje moją skórę, a ja całuję jego ramię. Próbuję jak najbardziej się przygotować, kiedy podnosi w górę moją nogę i ustawia się przede mną. Ale nic nie jest w stanie mnie przygotować na to, co nadchodzi. Wow. Moje dłonie zaciskają się na pościeli, kiedy powoli wysuwa się ze mnie i wchodzi z powrotem. Chcę jęczeć, krzyczeć jego imię, ale jego usta znowu całują mnie i nie mam szansy wydobyć z siebie żadnego dźwięku.
kontynuuje w swoim tempie, a ja owijam swe nogi wokół niego, żeby poczuć go jeszcze głębiej. Sięga dłonią pomiędzy nas i używa swych palców w taki sposób, że widzę gwiazdy. Nie trwa długo, nim osiągam szczyt rozkoszy. O doświadczeniu, której nawet nie marzyłam. Nieco później nadchodzi kolejny szczyt. Moje palce zaciskają się na jego plecach, a on jęczy, zwiększa tempo. Kiedy kończę, oboje jesteśmy kompletnie wykończeni, a on ląduje na łóżku przy moim boku. Oboje mamy zadyszkę i dłuższą chwilę zajmuje nam ponowne założenie bielizny. To było... Wow. Przytakuję na potwierdzenie. Sięgam po jego dłoń i wplatam swoje palce pomiędzy jego. Jak mogłam nie zdawać sobie sprawy, że takie połączenie jest możliwe? Jak mogłam odmawiać sobie czegoś tak niesamowicie pięknego przez tyle lat? Obracam głowę. Wiem, nie podpowiadaj mi, gro. Wiem, co zrobiłam. Jestem niewierną żoną. Obracam głowę, żeby spojrzeć na Warrena, a on zdążył już zapaść głęboki sen. No, uśmiechnięta przytulam się do jego torsu, zamykam oczy, czując spełnienie i zadowolenie. Nie trwa długo, nim sama też zasypiam. Następnego ranka. Co, wydarzy się jakaś drama? Odkąd się obudziliśmy, sprawy między mną i Warrenem wyglądają wyjątkowo niezręcznie. Żadne z nas nie wie, co powiedzieć, więc wygląda na to, że jesteśmy skazani na unikanie siebie nawzajem za wszelką cenę. Jeśli jest w kuchni, ja siadam na ganku. Jeśli jestem w sypialni, on pracuje nad swoim motocyklem. Ale w pewnym momencie oboje odnajdujemy się na kanapie, siedząc w niezręcznej ciszy, do momentu, aż Warren postanawia ją przerwać. Więc... Jak się dzisiaj czujesz? Dobrze, dlaczego miałoby być inaczej? No tak, dobre pytanie. No tak... Dlaczego nagle jest między nami tak niezręcznie? Może włączymy telewizor? Okej. Chcesz obejrzeć coś konkretnego? Może wiadomości? Może pokażę coś na mój temat? Jasne. Jacek powiedział, że Warren coś do mnie czuje, ale to chyba niemożliwe, sądząc po tym, że cały ranek traktuje mnie, jakbym nie istniała. Warren sięga po pilota i uruchamia telewizor. Kiedy włączę wiadomości, słyszę głośny odgłos pilota uderzającego podłogę. Oboje wpatrujemy się w ekran z niedowierzaniem, obserwując worek na zwłoki załadowany do karetki przed moim domem. What? Co do cholery? To musi być jakiś żart. To nieprawda. Dzwonię do niego. Warren staje i wybiera numer Elia. Najwyraźniej połączył się od razu z pocztą głosową, bo prawie natychmiast uderza telefonem o stolik. Moja ręka zaczyna się trząść, gdy próbuje sięgnąć ekranu. Warren patrzy z niepokojem i złością. Czy to... Moim oczom ukazuje się napis złożony z dużych, tłustych liter u dołu ekranu. Katarzyna Nelson została znaleziona martwa dzisiaj rano. A... Czy oni właśnie powiedzieli, że ja nie żyję? Okej. No widzicie, jak to jest. Następny rozdział, jezioro. Po skandalicznych newsach Warren pomaga ci się zrelaksować. No ciekawe, w jaki sposób. No. Bardzo dziękuję wam za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało. Ja się trochę zmęczyłam, bo niestety głos odmawiałem posłuszeństwa. Gardło jest, jakie jest. No, najwyżej możecie wyłączyć dźwięk i po prostu czytać. Zamiast słuchać mojego chrypania. No to co, słyszymy się w kolejnym odcinku nad jeziorem. Dzięki, cześć.